Witam, nazywam się Natalia Magiera i urodziłam się 23 lipca 1986 roku w Częstochowie. Obecnie od pół roku mieszkam w Bradford. W 2011 roku skończyłam studia weterynaryjne we Wrocławiu na Uniwersytecie Przyrodniczym i otrzymałam dyplom z wyróżnieniem. W 2006 roku skończyłam naukę w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie na profilu technik weterynarii. Obecnie prowadzę ośrodek behawioralny, w którym pracuję nie tylko samodzielnie ze zwierzętami, ale również z ich właścicielami. Pracowałam jako technik weterynarii w lecznicy Animal Centrum. Odbyłam też praktyki w tym zawodzie jako studentka i uczennica technikum. W trakcie wakacji pracowałam też jako opiekunka do dzieci, kelnerka oraz seksterka. Znam biegle język angielski, niemiecki oraz hiszpański. Na poziomie podstawowym posługuję się językami rosyjskim oraz greckim. W przyszłości planuję także nauczyć się języka japońskiego albo arabskiego. Mam prawo jazdy kategorii B oraz B plus E. Potrafię posługiwać się komputerami oraz obsługiwać podstawowe programy, a także posiadam certyfikat wolontariusza. W czasie wolnym piszę powieści. Do tej pory wydałam już dwie oraz książkę pod tytułem Zrozumieć pupila, która trafiła na listę bestsellerów. Moim hobby jest też jazda konna. Zajmuję się tym sportem od najmłodszych lat, jednak dopiero od niedawna zaczęłam pracować z tymi trudnymi metodami naturalnymi. Rezultat moich działań można zobaczyć na zdjęciach. A w weekendy prowadzę zajęcia fitness. No i ukończyłam też kurs samoobrony.